Halleluja. Tak w uwielbieniu można trwać, trwać. Dzisiaj, gdy tak otworzyłem Biblię, otworzył mi się list Jakuba i troszeczkę chciałbym o nim powiedzieć. Kim był w ogóle Jakub? Jakub był przyrodnim bratem Jezusa Chrystusa. Ale gdy Jezus chodził po tej ziemi, on nie uwierzył. Nie wierzył w to, co się dzieje. Dopiero jak Jezus odszedł, gdy to wszystko, co się wydarzyło, Jakub się zmienił. Jakub poznał prawdę, uwierzył. Wiecie, list Jakuba pokazuje podstawowe zasady wiary. Pokazuje podstawowe zasady życia. Te, które są w Kościele, te, które są w społeczeństwie. I bardzo wiele mówi, to jest 5 rozdziałów, to jest krótki list, ale bardzo dużo uczy, pokazuje. Pokazuje, jak żyć dobrze, godnie, na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. List Jakuba też ukazuje pokusy i próby. Ja pozwolę sobie przeczytać z rozdziału 1, werset 12-18. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Niech nikt kuszony przez zło nie mówi, że to Bóg go kusi. Bóg jest niepodatny na zło i sam nikogo nim nie doświadcza. Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nęcą. Gdy żądza się rozwinie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie dajcie się zwieść, moi kochani bracia. Całe dobro, którym można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzą z góry, od Ojca Światłości. W nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, by mieć w nas jakby pierwszy plon swoich stworzeń. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę. Każdy, ale to każdy przechodzi przez próbę. Nie ma tak, że jest sielanka, fajnie, wszystko, przechodzimy przez próbę. Ale jedno jest pewne, Bóg nie włoży na twoje ramiona więcej, niż jesteś sam w stanie unieść. Co Bóg oczekuje? Abyś Mu ufał, abyś Mu wierzył, abyś Mu wierzyła. Tak jak Abraham uwierzył. Gdy poszedł złożyć Izaaka, swojego syna, uwierzył. On ufał Bogu. On wierzył Bogu. Czy dzisiaj ty, czy dzisiaj ja potrafię tak wierzyć, jak Abraham uwierzył? Zastanawiałem się nad tym. Gdyby Bóg powiedział, zrób to, co Abraham. Bóg nie powie tego, bo wie, że jesteśmy słabi. Ale gdyby powiedział, nie wiem. Ale Bóg poddaje próbie. Od Boga nie pochodzi też żadne zło. Zło pochodzi z tego świata. Zło pochodzi od przeciwnika Bożego, który w nas zasiewa. To zło, które nas popycha do tego, abyśmy coś złego zrobili, coś złego pomyśleli. Ale Bóg
ci takich myśli nie da. Dlatego, gdy jesteś poddawany jakiejś próbie, gdy jesteś kuszony, to na pewno nie przez Boga. Gdy jesteś kuszona, no to na pewno nie przez Boga. Z nieba nie pochodzi zło. Z nieba pochodzą dobre wartości. Czyste wartości. Z nieba pochodzi dobro, które pochodzi prosto od Boga. Bóg nie wkłada w nasze serca grzechu. Bóg wie, że grzech rodzi grzech. A to idzie nieuchronnie do śmierci. Jakub tu mówi, że był człowiek szczęśliwy, gdy jest poddawany próbie. Bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia. Nieraz idziemy przez życie, dostajemy próby i niektórzy oczekują zapłaty. Zapłaty na już, na tą chwilę. Ale na pewno zapłata przyjdzie i jest to zapłata. Gdy odejdziemy z tego świata, pójdziemy do pokoju, który przygotował nam Bóg. Dostąpimy tej zapłaty. Możemy myśleć, że już nie ma czasu, jestem już w podeszłym wieku, może jestem gdzieś chory, chora, ale nie, zapłata będzie, jeżeli będziesz ufał Bogu, jeżeli przyjmiesz te próby, które Bóg Cię daje i przez nie przejdziesz, otrzymasz wieniec życia. Życie tutaj się nie kończy. Ponieważ życie się dopiero zacznie. Tam, gdzie pójdziemy, do Ojca, do nieba. Zacznie się tam piękne życie. Tak jak w 17 wersecie, całe dobro, które można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzą z góry od Ojca Światłości. W nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Nie zmieni Bóg decyzji. Nie odmieni swojego postanowienia. Jest stały. Jeżeli Bóg coś powie, to jest to na pewno tak będzie. On nie stanie i powie, a może inaczej. Nie. On jest niezmienny. Nigdy nie będzie zmienny. Zawsze będzie ten sam. Kochany Ojciec w niebie. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. To Bóg nas zrodził. Dał nam życie. To bo Boże mówi, nie z woli kobiety czy mężczyzny przyszliśmy na ten świat, ale z woli Boga Ojca. Ale też Jakub mówi o pożytku słuchania bardzo ważnej rzeczy. Jakuba 1:12, Jakuba 1:19-25. Wiedzcie, moi kochani bracia, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie daje miejsca sprawiedliwości Bożej. Dlatego odrzućcie wszystko, co budzi od razu. Całą niepotrzebną złość i z łagodnością przyjmijcie zasiane w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukujących samych siebie. Słuchacz słowa w przeciwieństwie do wykonawcy przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze. Przyjrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina. Jest twórcą dzieła,
i w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. Dlatego odrzućcie, co budzi wszystko, co budzi od razu. Całą niepotrzebną złość. Czy nie jest tak, że nieraz się złościmy? Bo coś się wydarzyło, coś się zadziało w naszym życiu i przychodzą do nas emocje, które pobudzają nas do złości. Ciężko jest nad emocjami zapanować. I w tej złości czasami coś złego powiemy. Coś złego zrobimy. I wtedy już nie jesteśmy wykonawcami słowa. Już nie jesteśmy. Robimy wbrew słowu. Wbrew temu, co uczy nas Jezus Chrystus. Wbrew temu, co przekazane nam jest przez Słowo Życia. Przez Pismo Święte. Przez Biblię. Ale mamy być wykonawcami słowa. Nie tylko słuchaczami. Tylko wykonawcami. Można gdzieś być, na jakiejś konferencji, słuchać, wyjść i nic z tego nie zrobić. Ale jeżeli wyjdziesz i będziesz wykonawcą tego słowa, słowo przerodzisz w czyn. To będzie to dobre. Bo mamy być. Jeżeli będziemy nasze życie przejawiać zgodnie ze Słowem, zgodnie z tym, co Bóg nam poleci, to ludzie nie będą widzieli tam Ciebie, nie będą widzieli tam mnie, ale będą widzieli Jezusa Chrystusa. I nie możemy o tym zapominać. Jakub, choć krótki ten list, naprawdę dał bardzo wiele treści. Dlatego dzisiaj podpieram się tym listem. Gdy Bogdan Gradecki zadzwonił, mówi: Artur, nie dam rady. Po prostu otworzyłem Biblię. Otworzyłem na samym początku listu Jakuba. Dziękuję Bogu, że tak otworzyłem. Jakuba 1:26-27. Jeśli ktoś sądzi, że jest bogobojny, lecz nie powściąga swego języka, to oszukuje swoje serce i jego bogobojność pozbawiona jest treści. Czystą i nieskazitelną bogobojnością, w ocenie Boga Ojca jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich ucisku i strzec ich się z plamienia ze strony świata. Język. Ten gnomny język, który tak często doskwiera. Jeden z najmniejszych członków. A tak ciężko go okiełznać. Nieraz, gdy widzimy biedaka, gdy widzimy żebraka, gdy widzimy kogoś, kto się gdzieś krząta, może w nieczystych ubraniach, może w jakich... Słyszymy, jak ktoś przechodzi i mówi: zobacz, jaki lubi. Tej to się robić nie chce. Tamten to jakby się wziął za robotę, to by miał inne życie. My tak nie możemy mówić. Bo jest to niedobre, jest to złe, Bóg tego nie chce. My mamy błogosławić. A jeżeli się nad kimś pochylimy, to nie po to, żeby go zniszczyć, ale żeby podać mu rękę i podnieść go i wskazać drogę.
aby wykonać czyn wiary. Wiara bez uczynków martwa jest. Często, gdy się coś mówi, tak nieraz można powiedzieć, łatwo powiedzieć. Tak, łatwo jest powiedzieć. Ciężko jest zrobić, ale jeżeli zrobisz, to dążysz do Królestwa. Jeżeli będziesz to robił, będziesz to robiła zgodnie z poleceniem, nie nakazem, a z poleceniem Boga, bo masz wolną wolę. I to ty wybierasz, w którą stronę zrobisz krok. Ty wybierasz, w którą stronę pójdziesz. Jaką drogą? Tą wąską czy tą szeroką? Ale język ma być powściągliwy. Jeżeli komuś coś mówisz, to mów miłego. Czasami to nie będą miłe słowa, ale słowa pouczenia, które wstrząsną kimś. Ale to nie znaczy, że to są złe słowa. Mówienie prawdy. Językiem wyznajemy fałsz i prawdę. Mówienie prawdy. Mówienie prawdy. Prawda nie zawsze jest miła. Nie zawsze jest przyjemna. Czasami da nam takiego bodźca, że aż się potrząśniemy. Ale zanim zareagujemy, przemyślmy. Pomyślmy przez chwilę, czy prawda, która do nas doszła, nie jest dla nas, dla naszego pouczenia, nie jest jakąś poradą, abyśmy coś zmienili. Jakuba 3, 13-18. Kto między wami jest mądry i uczony, niech dowiedzie tego szlachetnym życiem codziennym, tym, że jego czyny wypływają z łagodności cechującej mądrość. Jeśli jednak żywicie w sercach gorzką zazdrość i złe ambicje, nie chwalcie się tym i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość pochodząca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i ambicje, tam zamieszanie i wszelki zły czyn. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a plon sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju dla tych, którzy wprowadzają pokój. Kto między wami jest mądry i uczony, niech dowiedzie tego szlachetnym życiem codziennym, tym, że jego czyny wypływają z łagodności cechującej mądrość. Nie uważajmy się za mądrzejszych. Nie uważajmy się w ogóle za mądrych. Nie uważajmy się za uczonych. Ale to, co robimy, róbmy to ze szlachetnego serca. Postępujmy w szlachetnym czynie. Nie z przymusu. Nie z jakiegoś nakazu. Ale z tej łagodności serca. Z chęci. Ta chęć ma być czysta.
pewna, niezachwiana. I przy tym pomaganiu nie oglądajmy się, że ktoś ma nas podziwiać. Nie oczekujmy, że o, nikogo nie ma, to ja nie będę pomagać, nie będę pomagała, bo nikt tego nie widzi. Jeżeli myślisz, że nikt tego nie widzi, to jesteś w większym błędzie, jesteś w większym błędzie takim, że to jest nieprawdą, bo widzi. Widzi to Bóg, który siedzi ponad niebem, który spogląda z góry na niebo, na ziemię, na ciebie, na mnie, na nas wszystkich. Bo to On stworzył ten świat. My nie widzimy drugiego kontynentu. Bóg widzi. My nie widzimy drugiego miasta. Bóg widzi. Bóg widzi wszystko. A przede wszystkim widzi nasze serce. Widzi nasze czyny. Widzi to, co my robimy, co wykonujemy. Bóg jest dobry. Lubię to powtarzać. Bóg jest dobry. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta. Następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Nic dodać, nic ująć. Mądrość pochodząca z góry w pigułce. Nie potrzeba referatów, nie potrzeba godzinnych występów. Jeden werset. Jakuba 3,17. Jeden werset mówi o tym wszystko. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Taka jest mądrość pochodząca z góry. Halleluja. Jakuba 5:13-18. Czasami staniemy w obliczu słabości. Może często, może rzadko, ale przychodzą takie chwile, że stajemy. Każdy z nas stanie w obliczu słabości. Jeżeli ktoś tego nie doświadczył, to powinien dziękować Bogu z całego serca, że nie doświadczy tego. Ale mi się wydaje, że nie ma osoby, która nie stanie w obliczu słabości. Różnych słabości. Jakuba 5:13-18. Czy jest wśród was ktoś w nieszczęściu? Jeśli tak, niech się modli. Cieszy się ktoś? Niech śpiewa pieśni. Czy ktoś pośród was choruje? Jeśli tak, to niech przywoła starszych kościoła i niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pana. Modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie. A jeśli dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Modlił się on usilnie, żeby nie padał deszcz i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znów się modlił i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój plon. Jeżeli jest ktoś w nieszczęściu, niech się modli. Niech stoi w modlitwie. I nieważne, w jakim jest miejscu z tą modlitwą. Czy w pracy, czy w domu, czy w kościele, czy na dworcu, czy gdziekolwiek indziej.
ale niech się modli, z gorliwym sercem niech się modli. A jeżeli ktoś się cieszy, niech skacze, niech tańczy, niech śpiewa, niech się raduje. Niech pokazuje całym sobą, jak jest szczęśliwy. Niech zaraża tym szczęściem innych. Niech zaraża tym śpiewem innych. Niech uwielbia Boga, niech wywyższa Boga. Bo to się Bogu podoba. A jeśli ktoś choruje, niech przywoła starszych z Kościoła, niech poprosi pastora, niech poprosi ludzi utwierdzonych w wierze, niech się pomodlą. Nie chowajmy choroby w sobie. Nie wstydźmy się powiedzieć, coś mi dolega. Niech w naszych głowach nie zrodzi się myśl, nie powiem, że mi coś dolega, no bo jestem chrześcijanką, no to trochę będzie wstyd. Wyrzuć ten wstyd do kosza. Właśnie stań wtedy, zawołaj. Przyjdź przed święty tron naszego Pana i Zbawiciela. Nie ma choroby, której Bóg nie przezwycięży. Może lekarze nie dadzą rady, ale Bóg da radę. Modlitwa wiary w imieniu naszego Pana może odnieść tak mocny, potężny skutek. Modlitwa wiary. Gdy się modlimy, módlmy się z wiarą. Módlmy się tak, aż nasze serca będą gorące, będą płonęły. Modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie. Pan go podźwignie. W 16 wersecie jest napisane: wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim. Tylko w liście Jakuba to znajdziecie. Wyznawajcie grzechy jedni drugim. I módlcie się o siebie nawzajem. To jest ważne. Gdy wyznajemy grzechy, ustajemy w modlitwie. Gdy chorujemy, stajemy w modlitwie. Gdy mamy słabość, stajemy w modlitwie. Z wiarą, że Pan nas podzieli. Podniesie. Halleluja. Bądźmy jak Eliasz, który się modlił o deszcz. Modlił się tak usilnie, tak mocno. Bo już ten deszcz zalewał pewnie grunty, nic nie można było zrobić, ale tak mocno się modlił, że Bóg sprawił. My nic nie możemy zrobić. Bóg może wszystko. My jesteśmy za słabi, żeby coś zrobić. Bóg może wszystko. Dlatego módlmy się usilnie. O siebie nawzajem. Każdy z nas potrzebuje modlitwy. Każdy z nas. A zakończony list Jakuba wersetami 19-20 w 5 rozdziale. Drodzy bracia, jeśli ktoś z was zboczy od prawdy, a inny go nawróci, niech wie, że ten, kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Wiecie, jeżeli widzimy, że ktoś zboczył od prawdy, że ktoś
ktoś wybrał nie taki kurs, jak potrzeba. Podejdźmy do Niego z serca. Zawróćmy Go z tej błędnej drogi. Może to będzie trzeba kilka razy, może kilkanaście razy, może kilkadziesiąt razy. Nie wiem. Ale zawróćmy Go, starajmy się. Módlmy się o to, żeby zawrócić. Takiego człowieka z tej błędnej jego drogi. To nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Wiecie, nie zawsze nam się to uda, żeby kogoś zawrócić na dobrą drogę. Nie zawsze. Ale jeżeli nic nie zrobimy, no to jeszcze gorzej. Musimy próbować. Musimy się modlić. Pokazywać drogę. Ale drogę też sobą. Swoimi uczynkami. Swoim postępowaniem. Swoim odnoszeniem się do drugiego człowieka. Swoim postrzeganiem drugiego człowieka. Nieocenianiem. Wiecie, zastanawiałem się dzisiaj, co jest łatwiej, ocenić kogoś, czy podejść do niego i powiedzieć, że coś źle robi. Łatwiej jest ludziom ocenić. Kiedyś w pracy starszy pewien pracownik do mnie powiedział takie słowa, ja później to jeszcze czytałem, że nie jesteś w gronie ludzi w pracy, słuchaj, co mówią o tym, kogo nie ma. Bo dokładnie będą mówić tak o tobie, gdy ciebie nie będzie. Ale my mamy wszystko robić na chwałę Boga. Nawet gdy ludzie będą nas postrzegali, że coś z nami nie tak, że o, ten nawiedzony. My idziemy ku zapłacie. Najwspanialszej, jaką można dostać, tą zapłatą jest życie wieczne w Królestwie naszego Boga. Gdzie nie ma płaczu, nie ma bólu, nie ma łez, nie ma... Jest... Wow! Mój tata kiedyś do mnie powiedział, nikt stamtąd nie wrócił, to nie wiadomo. Więc zadałem mu pytanie, a czy ty byś chciał wrócić? No i mój tata mówi, ja bym nie chciał. Ale róbmy wszystko tak, aby postrzegali w nas Jezusa, działanie Jezusa. Cokolwiek robimy, czyńmy to na chwałę Boga. Nie zrażajmy się próbami, bo one będą. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg nas wybrał. To On dał nam życie. Postąpiliśmy łaski pielgrzymowania po tym świecie. Oglądanie tego wspaniałych rzeczy, które Bóg stworzył. Gdy staniesz w oknie i widzisz to wszystko, jak to jest pięknie, cudownie stworzone. Te wspaniałości. A my dostąpiliśmy łaski, bo to jest dostąpienie łaski oglądania tego wszystkiego. Dzieł Boży. Bóg dokonuje w naszym życiu różnych rzeczy. Nawet takich drobnych. Często nie zauważamy, ale to Bóg działa. To nie jest tak, że On przestaje działać. Jego nie ma, my sobie idziemy. Bóg działa.
Dlatego nie wierz tylko w Boga, ale uwierz Bogu. Uwierz Bogu. Bardzo ważne, uwierzyć Bogu. Często ludzie mówią, ja wierzę w Boga. Fajnie. Słowo Boże mówi, demony też wierzą i drżą. Ale uwierz Bogu. Może cały czas będziesz podcinany miał skrzydła, może cały czas będziesz miała podwórkę, może cały czas coś będzie nie halo, ale twoja zapłata jest tam w niebie. Największy dar, jaki Bóg chce ci dać, życie wieczne w niebie. Jezus nie przyszedł na ten świat po to, żeby kogokolwiek potępiać, ale żeby uwolnić z tego więzienia, jakim jest grzech. Aby dać mu wolność. A wiesz dlaczego? Bo Bóg cię kocha miłością niezachwianą, miłością nieskazitelną. A my mamy tak kochać Boga ponad wszystko. Bóg ma u nas stać na pierwszym miejscu. Mamy bardziej kochać Boga niż swoich najbliższych. Bo jeżeli zrobimy to, to jest częste ludzi do zrozumienia, jak mogę kochać bardziej Boga niż własne dzieci, własną żonę, własnego męża. To chcę ci powiedzieć, jeżeli bardziej pokochasz Boga niż swoich bliskich, to dasz taką miłość swoim najbliższym, jakiej byś w życiu nie potrafił, jakiej byś w życiu nie potrafiła dać. Najpiękniejszą, najcudowniejszą miłość. Bo będzie to miłość płynąca z góry, z nieba, od Boga Ojca. Halleluja. Bóg jest dobry. A Kościół krzyknął, amen. Niedobry Bóg? Bóg jest dobry, jest wspaniały. A tak Ojcze Niebiański, dziękujemy Ci za ten czas. Za to, że Ty nas posilasz, nie tylko fizycznie, ale duchowo. I potrzebujemy coraz więcej tego pokarmu duchowego. Dziękuję Ci za ten Kościół. Ale też proszę Cię, pobłogosław ten czas, gdy będziemy się gdzieś tam przy stole przy herbacie. Pobłogosław te nasze rozmowy. Gdy będziemy się rozchodzić do domu, to miej nas w opiece. Błogosław nas, abyśmy byli światłością dla Ciebie. Halleluja. Tobie niech będzie chwała i Tobie niech będzie cześć. Bądź wywyższony i bądź uwielbiony. W imieniu Jezusa.